Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w kolejnym odcinku WebApu. Kolejny raz wymieniamy się, no już coraz więcej końców, więc mogę coraz to lepszych graczy brać i coraz więcej na nich zarabiać, no bo wiadomo, im lepszy gracz, tym większe ceny, większe różnicy cen, no i wtedy można zarabiać o wiele więcej. W tym momencie pokazuję Wam, po ile kogo sprzedałem przez to, co ich wystawiłem na ten jeden dzień, kiedy mnie nie było przez sobotę. Połowa się sprzedała, połowa nie. Na musie straciłem 500 końców, bo kupiłem go za 1500, a sprzedałem za 1000, więc pierwszy taki zły zakup. Pienara sprzedałem za 700, chyba kupiłem go za 350. Toprak za 1000, Fabio za 1200, kupiłem go za 700. No i ten musa nieszczęsny niestety dla mnie. Sprzedawałem dalej z Roberto i tak dalej. Roberto chyba się nie sprzedał i musiałem go sprzedać na szybkiej aukcji, żeby dostać końce i dalej się wymieniać. Jeżeli chodzi o wymianę, czy opłaca się tych mniejszych, słabszych graczy, czyli z, powiedzmy, takie profity 100-200 końców robić, czy szukać jakichś naprawdę dobrych graczy. Jeżeli nie macie końców, musicie sobie poradzić w ten dosyć łatwy sposób i próbować licytować naprawdę tanich zawodników, albo to z Premier League, albo z innych lig, którym da Wam niski profit, ale pewny. No bo wiadomo, możecie sobie kupić w tym momencie na przykład takiego Mikela na środkowego pomocnika defensywnego za 400 końców. Więc jeżeli zarobicie dwa razy po 200 profitu w ciągu godziny, już macie jedno takiego zawodnika i już może on Wam dojść do następnego składu, który zbudujecie pod Premier League. Także naprawdę każdy profit się liczy. W tym momencie ceny są naprawdę tanie, a co do budowania składu, polecam Wam go robienie 23 września, czyli ponad tydzień lekko zrobimy sobie właśnie ten skład, ja przynajmniej tak będę robił, gdyż 24 Amerykanie dostają swoją gierkę, no i będą mogli już zdobywać końce, przez co ceny graczy powoli, powoli, powoli będą szły w górę. Także 23 ja na 100% robię skład, polecam Wam to samo, bo wtedy ceny będą naprawdę, naprawdę jeszcze takie okazyjne, niskie, chociaż teraz możemy już zauważyć, że ceny z godziny na godzinę się zmieniają i rosną bądź maleją, zależy też od gracza. Dobra, tutaj jak widzieliście, ściągnąłem kolejnego jakiegoś prawego pomocnika z Borussii Mönchengladbach. Tutaj sprzedałem dwóch brązowych graczy, których miałem jeszcze w składzie i tutaj sprzedałem za 7,5 tysiąca tego. Przetransferowałem sobie z tamtego konta na to, także chciałem Wam pokazać, że 7,5 tysiąca tutaj jest z tamtego konta, więc ich nie zarobiłem, tylko po prostu są. Tutaj mamy Ramiresa, którego kupiłem za 11 tysięcy. Najtańszy wtedy na markecie był po 14,750. Wystawiłem go chyba za 13,5, aby bardzo szybko się sprzedał. Nie sprawdzajcie Facebooka, to tylko u mnie tak się stało, no bo nagrywałem i zapomniałem, że mam włączonego Face'a i doszła do mnie jakaś wiadomość, także, ale i tak pewnie niektórzy z Was już, może ktoś do mnie napisał, moja ukochana, a tu nie ma nic z tego. Dobra, tutaj mam kolejnych graczy, których próbuję sprzedać, nie wiem, czy trzymać ich w klubie, takich jak Mikel Gunalons, no ale mamy tego Ramiresa, no i tutaj wystawię go za 1450 chciałem. Tutaj oczywiście problemy z tym kalkulatorotypowym urządzeniem. Tak, za 14750 wystawiłem go. No i poszedłem szukać dalej. Tutaj nie wiem, czy miałem mikrofon palony, czy coś stało, ale sprzedałem go za 13,5 tysiąca, tak jak już mówiłem, czyli kupiony za 11 tysięcy, sprzedany za 13,5. Do tego musimy odciąć około 500-600 końców za EA Tax, czyli 5%, które oni pobierają. Wtedy wychodzi nam, że mieliśmy około 2000 profitu. No i Mikel też sprzedał się za 450, nie 4,5 tysiąca. Mieliśmy dwóch Alexu Songów, Younga oraz Lennona. Jeżeli nie wiecie, za ile danego kupiłem, musicie cofnąć wcześniej, na jak pokazuje stronę home czasami. Wtedy możecie sprawdzić sobie cenę tego gracza i po ile on chodzi, po ile go kupiłem, bo sam nie pamiętam czasami i nie nagrywam, tak jak tutaj tylko na przykład nagrałem, kiedy go kupiłem. Błaszczykowskiego kupiłem za 5600, zaraz zobaczycie, poszukam najtańszego, jaki był w tamtym momencie. Zawsze sobie to róbcie, jeżeli widzicie kogoś, myślicie, że to jest okazja, porównajcie sobie z najtańszą wersją do kup teraz. Nie do tej licytacji, tylko najtańszą wersję kup teraz i tutaj mamy 8000, sprawdzamy i najtańszy Błaszczów wtedy kosztował
7900, więc jak jeżeli mojego kupiłem za 5,5, sprzedamy tego za 7800, no to mamy około 3000 profitu, aż wow. Także sprawdzałem, jak to jest na Polakach się wymieniać i da się, na każdym graczu się da, a na Polakach też Błaszczu. No może Lewandowski jest poza zasięgiem, bo widziałem wczoraj, jak Roberta kupują za 50 tysięcy aż, więc naprawdę jest drogi, niesamowicie, jest droższy od Cavaniego, także no, będzie ciężko niektórym z Was pewnie go dostać na początku gry, ale myślę, że później już każdy z Was kiedyś tam sobie tym Lewandowskim zagra. No i co? Kolejny ekran, tutaj już sprzedany Błaszczykowski za 7800, kupiony Song za 2000, znaczy sprzedany, tak, za 2000, także profit powoli do góry, jak widzicie mam 15 tysięcy, to było wtedy, kiedy wróciłem nieprzytomny z Warszawy w pierwszej części dnia, to było do 13 z tego, co widziałem na klipach, także to jest pierwsza część z dwóch, które dzisiaj będą. Po południu Wam wrzucę wieczorną sesję wymieniania się na WebUpie. Tutaj jeszcze mamy Petra Czecha, na którym zarobię czy nie. Piszcie w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. Widzimy się po południu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.